Cześć, siemaneczko moi drodzy, zanim zaczniemy, to chciałbym wam powiedzieć, że ten reupload, jak to inni youtuberzy nazywają, jest wrzucany tylko i wyłącznie po to, że poprzednia ścieżka mojego głosu nie podobała mi się i chcę to zrobić lepiej, tak więc zaczynamy. No cóż, odcinek bardzo prosty, pokażę wam jak wymienić gumę na łączniku stabilizatora w Mercedesie Vito rocznik 2007, zapraszam. Do wymiany nowych gum będziemy potrzebowali oczywiście nowe gumy oraz klucz z grzechotką o numerze T55, jest to klucz gwiazdkowy. No i sprawa ma się teraz bardzo prosto. Jak widzicie, tutaj jest cały łącznik stabilizatora mocowany do podwozia na śruby gwiazdkowe o numerze T55. Tutaj przytrzymuje go również taka blacha, którą należy po prostu odkręcić. Ok, widzimy tutaj dwie śruby, zarówno z lewej, jak i z prawej strony, które musimy odkręcić. Zdjąć po prostu tą blachę, która przytrzymuje gumę. Unieść całą belkę łącznika, no i ją odkręcić. Odkręcić raczej śruby. Tutaj jest o tyle problem, że przeszkadza troszeczkę tłumik ze względu na konstrukcję samochodu, więc musicie założyć grzechotkę w ten właśnie sposób. Tutaj widzimy, jest skrzynia biegów dla ułatwienia, no i zakładamy po prostu za belkę, zakładamy klucz, no i odkręcamy śrubę, no i po prostu odkręcamy, aż ona się wykręci cała, i tak robimy z dwoma. Kiedy mamy odkręcone nasze śruby, musimy po prostu zdjąć blachę, która przytrzymuje naszą gumę. Tutaj o tyle jest fajnie, że inżynierowie z Mercedesa rozwiązali problem wymiany gum bardzo fajnie, bo można unieść całą belkę łącznika i bez problemu wyjąć gumę. Tak więc dokładnie to robimy. Musimy delikatnie ją podnieść do góry. Ona nie stawia dużego oporu. Następnie musimy, no tutaj ja robiłem jedną ręką, więc no wiadomo, jest trudno, ale musimy po prostu starą gumę wyciągnąć. No i na jej miejsce założyć nową, pamiętając o tym, żeby nie założyć gumy odwrotnie, chociaż no to jest ciężkie, no ale niektórzy potrafią. Tak wygląda zużyta guma. No i teraz sprawa ma się bardzo prosto. Kiedy wszystko już odkręciliśmy, zakładamy po prostu to w odwrotnej kolejności, czyli najpierw guma, później ta blacha trzymająca naszą gumę, na końcu dwie śruby na klucz T55, one są gwiazdkowe. Pamiętajcie o tym, żeby nie używać imbusów, bo je obrobicie. No i właściwie to tyle. Pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, cześć! Drogi widzu, pamiętaj, żeby zajrzeć też na mój poprzedni film z regeneracji skórzanej kierownicy.